Lody!
takim razie lody? Jeszcze jak! Jeśli dziś też będą grzeczne. Zobaczymy, czy twoje rodzeństwo da radę być grzeczne jeszcze przez parę godzin. Jak im się to uda, to będą lody. Ja ci pokażę, zobacz. I wracamy do wyborów Miss Pingwinów. Bum! No nie! Wybicie piłki! O, bardzo się cieszę, że widzę was wszystkich w błogiej zgodzie. Nawet Hila ucięła sobie drzemkę. Dzieci, tak pięknie się zachowywałyście przez cały tydzień, że chcemy... Hilu, obudź się! Sprawić wam jakąś frajdę, więc wskakujcie wszyscy do Wanzili, bo... Zmieniłem zdanie, ja i powiem, jedziemy na lody! Hurra! Zbierajcie się, moje kochane słodziaki, zaraz ruszamy! Wpadnijcie na ochłodę do lodziarni cioci Lodzi. Tylko pamiętajcie, żeby zdążyć przed piątą. W tym tygodniu zamykamy wcześniej, żeby dać odpocząć personelowi. Nie zapomnijcie, zamykamy o piątej. Jeszcze raz, o piątej, o piątej. Przewidywana godzina dotarcia do lodziarni cioci Lodzi, 4:46. Do zobaczenia, Holly. Skarbie, tu zwykle nie ma aż takich korków. Twoja nowa przewidywana godzina dotarcia na miejsce 5:05. Spokojnie, lodziarnie nie zamykają przed 8:00. O, chcesz się pobawić telefonem tatusia Holly? Dobra, tylko nie dzwoń znów do cioci Rity. Pół dnia nie odzyskam komórki. Trasa alternatywna, skręć w lewo w ulicę Dębową. A, no patrzcie, Holly niechcący znalazła nam szybszą trasę. Twoja nowa przewidywana godzina dotarcia na miejsce 4:52. O nie, co znowu? Mój motocykl! Wracaj, skarbie! Dzięki, panie władzo, potraktujemy to jako pouczenie. Twoja nowa przybliżona godzina dotarcia na miejsce 4:58. Dzień dobry, poproszę jedną gałkę waniliowych. Tamta! Dobrze, ona ma chyba inny pomysł. Jeden pucharek poproszę. Holly gotowa? Uwaga, nagrywam! O, biedne maleństwo, jedziemy do domu. Żniwo i paliwo. Kilka chusteczek, zasypki troszkę i już masz, skarbie, świeżą pieluszkę. O, ktoś nam ucieka. O, zobaczcie, co Holly znalazła. I mam pewien pomysł. Patrzcie, Holly załaskuje. Może to jest wejściówka? Coś, do czego ludzie będą tańczyć. Ach, chyba, że powinnam postawić na bluesa albo coś wesołego. A może rap? Nie, country. A, beznadzieja. O. Choć rymba to dźwięk zgadł. Udaję, że miałam taki plan. Mój top to gniot. Ach, dosłownie nie kocham tę piosenkę. Styl dziób, ja też. Wszystko to nieważne. Nieważne. Ręce wznieś, górę też do sufitu powiesz. Rób co chcesz.
chcesz i lubisz. Drogi, to moja ulubiona piosenka. Już tu nie spotka cienie piosenki pewnie nigdy. Powinna mnie nie cierpieć, ale nie mogę. Nie zgubisz. Ja też. Niedorzeczna melodia, lecz diabelnie chwytliwa. Piątek jest, tańczyć chcesz, przyjaciół grono też. Dach w dół, szum kół, tylko mama krzyczy znów. Nie masz prawka nawet pół. Wszystko to nieważne. Ręce wzniesz, górę też do sufitu, bo wiesz, rób co chcesz i lubisz. Nic gorszego już tu nie spotka cienie piosenki pewnie nigdy tej, hey! Tej, hey! Tej nie zgubisz. Bubblegum pop! To jest gatunek muzyczny uwielbiany na całym świecie! Zjajałem się. Kto chce koktajl u Filipa? Mama prosiła, żeby ją najpierw nakarmić. Masz, usadź ją w foteliku, ja wyjmę Amciu. Holi, samolucik leci! Otwórz proszę hangar! Spokojnie, mamy turbulencję. Daj, ja spróbuję. Zdaje się, że ona nie jest głodna. Przecież to niemowlę, możemy ją zmusić. Znaczy, to chyba normalne. Wiesz, czytałem kiedyś w książce o karmieniu niemowląt, że jeśli pokażesz dziecku, jakie jedzenie jest pyszne, ono też je polubi. Czemu ty czytasz takie książki? To było w poczekalni u terapeuty. Wiesz, bardzo fajną biblioteczkę tam mają. Co nam szkodzi spróbować? Holi, patrz na musik! Jaki on pyszniutki! Pyszny pyszniutki! Szwagier, czemu na tym słoiku jest piesek? Obrzydliwe doświadczenie, ale lepsze niż wybieranie kocich kupu ciotki. A propos kup. Kupka. Jakoś chyba dam radę. Milion razy widziałam, jak mama to robi. O matka. Szwagier, powiedz coś. Całe życie przeleciało mi przed oczami. Ja spróbuję. Czytałem o tym w Łupsi, dzidzia zrobiła kupcie. Dziwne dość. Twoje życie przeleciało mi przed oczami. To jakiś gaz promieniotwórczy. Promieniotwórczy mówisz? Opłaca się mieć siostrę kochającą fizykę nuklearną. Tak, obrzydliwe doświadczenie. Proszę, kochana, pobaw się z przyjaciółmi, a my siedzimy tam i patrzymy. Czarku, Holi się wymyka! Yeah!
chodź, wracamy do domku. Czarku, nie sądzisz, że nam się Holly zmieniła? No to nie jest nasza Holly! Wzięliśmy nie swoje dziecko! To mama, wracają do domu! Przepraszam pana, ale to chyba jest pańska własność. Kurczę, ciągle mi się to zdarza. Lili, to już naprawdę koniec, to muszę ci wyznać. Pojechałem raz do Nabiałolandii z rdzą. Tylko dlatego, że miałeś szlaban. Nie ma sprawy, stary. Te, futrzak! Spójrz tutaj! Kisiuś, poznaj swój senny koszmar! Pełna talia! Pomożesz mi, ósemko Pik? No jasne, Atu. Rzut! Zdejmę chłopaków! Łobodo! Kirek, czary! Nie szkodzi. Całkiem efektywne. Fuj, kocie kłaki. Takie paskudstwa to działka hen. O, weź dla mnie parę. Zapoznasz się zaraz z czerwem monarchy. O, ale z ciebie słodziak. Czemuś taki zakapior, co? Potrzebujesz czułości? Hej, nikt nie będzie kopał hen z wyjątkiem mnie. Koniu, dżokełka ułatuje cię od tej koto stłofy! Poddaj się, kisiuś! To już koniec! O nie! Nieczystości! Dawała nas dwójka! Świetnie, Holly! Asie, klatka! Holuś, tak trzymaj! Dobra robota, Jacku! Pewni jesteście, że trzeba go więzić? On się tylko bawi! No weź się! O, Jacku! Słodka Holly powiedziała orzeszku? Gdzież ona się tego nauczyła? Hej! Przeraszcza cię Pluton! Jesteś planetą! Gdy Rapmul usłyszy zlecku utrażenia, zakrzykniesz... To mój sweter! Wcale nie tak! Krokusia go dał na drugą rocznicę! No! A, no tak! I co my teraz zrobimy? Holly ma dzisiaj ważne spotkanie kwalifikacyjne. Jak wyskoczy z czymś takim, to jej nie przyjmą. Drodzy państwo, wiem jak to rozwiązać. Szybko i bezboleśnie usunę jej struny głosowe. No, prawie bezboleśnie. Ja mam inny pomysł. Holly nas naśladuje. Dajmy jej wobec tego jakiś inny, lepszy przykład. Na wszelki wypadek będę przygotowana. Uwaga, czy wszyscy znają swoje role? Dobrze, do spotkania została godzina. Operację usunąć słowo na O uruchamiam. Hen, zaczynasz. Poprzez biały śnieg z mrozem zapadł brat. Kocia! Kot odwrócił jej uwagę. Będziesz musiała to powtórzyć. A, dzwonią dzwonki Soń. Ona mi śmiać się chce. Działa! Holu, jedź!
punkcie chłopięcych chłopców? Piesio. Lolek odwrócił jej uwagę. Będziesz musiała to powtórzyć. Kalu, teraz ty. Holi, usłysz rap przeznaczony dla twych niewinnych uszu. Krowa mówi mu! Świnia mówi kui! Pasjat ja! Robię kukusi! A ciu, ciu, a, i, a. No i super, dzięki! Oszczepem! Rzut, rzut, rzut! Nosisz perukę? Eksperyment jądrowy poszedł nie tak. Wyrósł mi też wtedy szósty palec. Hania i Honia, teraz wy! Ach, wyciągnęłaś go! Oż, nie szkodzi nic! Zmieścimy się obie! Obie! Oż, poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat! Do spotkania jeszcze 10 minut! Helu, dajesz! Nic nie szkodzi, strząsnę ją sobie! Sza-sza-sza! Karmidom z kamistrzem wszechświata! O je! Super, dzięki! Teraz nie chcesz pękać! Orzesz! Jak to fajnie! Gitary mam już dosyć! Chcę teraz przerzucić się na perkusję! Niech ktoś przyniesie Holi. Doktor Serdeczna będzie za 5 minut. Myślicie, że to coś dało? Ga, ga, gu, ga. A więc? Bardzo chętnie przyjmiemy ją do naszej serdecznej rodziny. Tylko trzeba ją często przewijać. Tak! Super, dziękujemy pani doktor. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Proszę, może coś na drogę. A wiecie, że bardzo chętnie? Czy ona powiedziała... Słowo na O? Proszę, nie mieć jej tego za złe, to wszystko przez nas! Naprawdę, malutka czasem naśladuje nasze fatalne zachowanie. A tak poza tym jest masakrycznie złodziutka. Ależ dzieci, ona przecież się nie wyraziła. Poprosiła mnie o coś do zjedzenia, prawda? Ozeszku! Ozeszku! To z orzeszkiem, kochanie. Ozeszkiem. O, jaka pojętna. No to pa, widzimy się w przyszłym tygodniu. A, od razu czuję się lepiej. I jednak niepotrzebnie tak się przejmowaliśmy. Wcale nie mamy aż tak złego wpływu na siostrę. Hurra! Dosłownie. Głośno dla ciebie! Pozo! A co powiesz na to? Dzięki, on pije tylko krew. Ależ proszę! Która grupa, B minus czy zero? Panie Kokosku, co mówi kabel do kabla? Jesteśmy w kontakcie! Masakra, przestań! Siemka! O, cześć, szwagier. Właśnie ćwiczę dekorowanie tortu na czas. A wiesz, Czaruś, co u mnie? Poddałem siostry testowi na zgodność. Zamieniły pokoje i mam tu święty spokój. Czy słyszysz tę kojącą ciszę? Orzeszku, hen! To był tylko jakiś malutki zgrzyt. Zdzwonimy się. Zabierz głupiego węża z mojej szczęśliwej koszulki! Skoro jest głupi, to skąd wiedział, gdzie trzymasz cenne proteinowe batony, he? Ty potworze! Coś zrobiła Edwinowi! Powitałam go w XXI wieku! Nie ma za co! Tego wieku to ja akurat nie trawię! Co się dzieje? Niechcący rozdeptała mi niby telefon, a ona robi z tego aferę! Nie publikuj tego! Wyraźnie cię prosiłam, żebyś nie grała tych najwyższych nut!
Nie ze mną takie violiny! Nikt mi nie będzie mówił, jak mam grać! Nie śmiej się już! Powiedziałam tylko, że idę, Siusiu! A skąd ty bierzesz te dowcipy? Głupi test Hirka nie zdał egzaminu! Tak! Na 100% nie jestem taka nawiedzona jak ona! A chcesz, klapsa królewno? Tylko bez takich! Można to odkręcić! W algorytmie Hirka musi być jakiś błąd! Quiz dla dwojga według łebskiego asa. Znajdź partnera i zwalczać z nim występek? To jest test, któremu nas poddałeś i który zdecydował o rozkładzie sił Harmidomu? Dla Czarka i dla mnie sprawdził się idealnie. Tak! Okazaliście się zgodni, bo obaj jesteście matołki. Ale proszę, spokojnie. Optymalne rozmieszczenie po pokojach wciąż jeszcze można osiągnąć. Trzeba się odwołać do prawdziwej nauki. Mała Hala pewnie myśli, że jest taka mądra, bo ma mózg zielony. Słuchaj, Holly, skoro mieszkamy razem, to musimy omówić reguły oraz... Nareszcie! O nie! Nie płacz więcej, nie smuć nas. Dosyć łez na uśmiech czas. Radość twa niech wszystkim da. Szczęście, szczęście, szczęście. Męczylis, myślałem, że się go pozbyłaś. A ja, że ty. O co biega? Holly dzięki temu przestała płakać. Nie ma za co. Nie rozumiecie. Ten straszny lis tak nas irytował, że omal, że nie mieliśmy więcej dzieci. Cóż, jakoś jednak daliście radę. Chodź, skarbie, wygłuszymy sypialnię. Ludzie, nie przesadzacie? To tylko fajna zabawka. Haha, teraz fajna, ale zobaczysz. Wszyscy zobaczycie. Zazdrośni są, że to dzięki nam Holly przestała płakać. Ewa! Trzy noce tortur! Zbrzydne z notorycznego niewyspania! Wczoraj byłam tak zmęczona, że zasnęłam obcinając Hanie włosy. Co? Nie płacz więcej, nie smuć nas. Dosyć łez na uśmiech czas. Radość twa niech wszystkim da. Szczęście, szczęście, szczęście. Dobra, leś. Nie płacz więcej, nie smuć nas. Dosyć łez na uśmiech czas. Radość twa niech wszystkim da. Szczęście, szczęście, szczęście. Nie płacz więcej, nie smuć nas. Dosyć łez na uśmiech czas. Szczęście, szczęście! Rafa? Faza druga! Operacja powstrzymać płacz Holly! Już, już, już! Dobrze, teraz chwila prawdy. Jeśli Holly pójdzie spać bez, wiecie kogo? Wygraliśmy! Co z tobą, skarbie? Coś marnie dziś wyglądasz. Pewnie po prostu jest głodna. Otwórz samolocik. Nadjeżdża tunel. Au, 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 au. O, widocznie nie jest głodna. Może chce się pobawić. Holly, zbudujemy razem zamek? A gdybym ci tak złobiła, dinozała? Pomysł! Zbudujemy twierdzę! Dobrze, Holly, właź do środka! Tylko bez kupek! Holly! Holly! Mama! Bożeż ty masakra! To dlatego jest tak apatyczna! Tęskni za zmorkiem! Nie zapomniała o zmorku!
tylko przestała płakać. Nie, mama, zrobić! Słuchajcie, wiem jak ceniliśmy ciszę i spokój, ale nie kosztem naszej małej siostrzyczki. Przykro mi to mówić, ale musimy odzyskać Męczylisa. Fafa? Nie płacz więcej, nie smucz nas. Dosyć łez na uśmiech czas. Radość twa niech wszystkim da. Szczęście, szczęście, szczęście. Fafa! Wsiadajcie! Ja stawiam. Jak to nuda! Jasna sprawa. Zapomniałyście czapek konduktora. Są niehigieniczne. Jasne, to radykalnie zmienia postać rzeczy. Niech będzie 20 przyjażdżek pod rząd. Tak, teraz ja. Trzymajcie się, dziewczyny, zaraz wracam. Jak leci, koleś? Widzę, że masz już moją książkę. Chcesz może mój autograf? Daj, podpiszę. Twój kumpel Eryk Twardziel. Fajnie cię poznać. Teraz piorunem łapie siostry i wracamy. Słuchajcie, teraz możemy robić co tylko... A! Gdzie one są? Dobra, zdążymy jeszcze wrócić do domu przed rodzicami. Czyli zostawiamy tu Holly? A! Holly! Zapomniałem o niej! Gdzie ona jest? Pewnie wciąż w kolejce. Strasznie jej się spodobała. Czekajcie tu na mnie! Pani skuterzyco, może mnie pani podrzucić? Proszę, muszę złapać ten pociąg. To mi wygląda na twój problem. Nie udało się pani dostać autografu Eryka? A gdybym oddał pani swój? Podpisana? Stoi! Zdrowi przygłupy! No ten czarny dziwoląg miał rację. Biznes mi się wykopyrtnął. Bosko, Hirciu! Dzięki. Lepiej się stąd ruszmy. A co z autografem, o którym tak marzyłeś? Czy nie po niego tu przyszliśmy? Oddałem go skuterzycy, żeby odzyskać Holly. Przykro mi, bratki. Ten autograf był dla ciebie ważny. Z przyczyn niezrozumiałych dla mnie. Nie tak ważny jak wy. W ogóle niepotrzebnie was tu przywlokłem. Powinienem być bardziej odpowiedzialny. Przepraszam. Spoko loko, brachu. Wybaczamy. Ci. Wracamy do domu. Coś tu nie gła. Co? Gdzie? Spójrz na kanapę. Co? Lolek popija sok z kartonu. U nas to normalka. Lolek, pozwól na chwilę. Nie. Złaś! Dobra, tego Lolek nigdy wcześniej nie robił. Ponieważ to wcale nie jest Lolek! To... Czekaj, żartownisiem jest Holly? No? Jej, jestem pod wielkim wrażeniem, Holly. Tu śmietana, gejzę w kibelku. Chwila, skup się. O, racja, Sołki, Holly, masz odwołać swój wielki finał i to natychmiast. Nie, Holly nie chce. Pilot w psiej kości? Klasa. Chwila, skup się. Racja, Holly, please, musisz przestać. No dzieci, jesteśmy. Przyszła wiadomość od Hilly. Żartownisiem jest Holly? Co? Przecież Holly jest z nami. Nasz kochanek słodziaczek.
bardzo brzydko. Śmiesznie, ale brzydko. Wybacz, Holly, ale czy my z Hiłkiem musimy z tym skończyć? Szybko, bo nam ucieknie. Jest na poddaszu. Szybko, strasznie ostre ma te ząbki. Psia kość, powinnam to przewidzieć. Hilu, szybko, już długo jej nie utrzymam. O, hej, jest sok, na który czekałam. Hila, no weź. O tak, płacia. Dobra, jedziemy! Pora na wakacje! Dostanę co? Co? Czekaj! Zapomniałam pieluszek Holly. Okazało się, że zapomniałam też Holly. O tak! Jedziemy na wakacje! Jedziemy na wakacje! Kafe Błotnik ma zaszczyt przedstawić Chomikowskich! Karmidomskich! Karmidomskich! To miała być podróż marzeń z miasta w daleki świat. Choć dobry plan, sprawdzony van do torowów, mig wóz nam padł, podróżny blues. Mała, to nasz smętny blues. Pełen mórz, nie mogę przyjść, bo też jechać chcę, a nie wziął go nikt, więc ciągle się drze. Blues, blues, dręczy mózg. La, la, la. Klima padła w parę chwil! I okna zamknął bies! A w chipsach był Bob! A Bob łowi słod! Coś mamie jest! Podróżny blues, mała, to nasz smętny blues. Pełen mórz, gdzieś bies nam zwiał, niemowlę się drze i pada w szał, choć wzięliśmy je. Blues, blues, dręczy mus. La, la, la. Jajka nas w kanapkach dobiły, ścięły nas w poprzek i wzdłuż. Żołądki wszystko zwróciły, stąd się wziął smętny nasz blues. Smętny nasz blues, blues, pełen blues. Wygląda na to, że mamy na bilety. 7, 8, 9, 10. Kurczę, znowu zapomnieliśmy Holly. O, to kogo brakuje? Holly! Oj, muszę siusiu, muszę siusiu, siusiu. Forma! Autobus nam ucieknie! O, widzisz tę biedną panią z dzieckiem? Zatrzymaj się! Cześć! Czy mogliby się państwo zatrzymać? Możesz. I spławili go! Robiłem, co mogłem. To jest samolot! Pansilla! Pansilla! Wow! Mała ma rację, ludzie! Patrzcie tam! O, moje autko! Za tą ciężarówką! A co z godziną, na którą musimy zdążyć? Przy temperamencie waszej mamy to nie będzie problem. Rusz się, Shramazaro! Mam opóźnienie! Ograniczenie prędkości kontrolowane z powietrza? Tak, akurat! Siakosz! Jeszcze jeden mandat i będę jeździł wózkiem do golfa! Dziadek nauczył mnie radzić sobie z takimi cwaniakami! Już ja go dorwę! Moje talerze!
bierze psia kość! Moje handle, orzesz! Moje puzzle! Oto licha! A! Moje autko! Hej! Teraz mamy kabriolet! Ten facet jest nie do zatrzymania! Zaczekajcie! Mamy nasz opylacz pól! Dlaczego wciąż się mnie czepiacie? Haniu, mówi o samolocie! A! Wyprzedź go, mamo! Opylanie zaczynamy! Nigdy mnie nie dostaniecie! Brawo, skarbie! Cudownie! Udało się! Mamy go! Dobra, dzieci! Musimy zdążyć na czas! A, jest dobrze. Trochę zarysowana. Moje skarby! Myślałam, że już po was! To by była tragedia! Nie, to pan sąsiad, skarbie. Ja jestem tata. Tata! Ach, czyż nie jest słodka? Myśli, że jestem jej tatą. Ta, rzeczywiście urocza. Już dosyć, skarbie, wystarczy tego. Co ja narobiłem? Dobra, Holly, pora na operację. Przypominam ci, że to ja jestem twoim tatą, a nie tamten uzależniony od lasagni durek. A świnka i kózka żyli razem długo i szczęśliwie. Koniec! Robert to twój wujek, Lament nie jest twoim tatą. Bibi! I jest, czyściutko. Wylądowałem na czymś kanciastym, lecz warto było. Proszę bardzo, skarbie, domowe pire brzoskwiniowe tatusia. Więc dla przypomnienia, ja jestem tata, a to jest moje pire brzoskwiniowe, które tata zrobił dla ciebie. Mniam, mniam, jak teraz ci smakuje torczaka, aż ci zrobię z posypką. Wiem, że źle dla ząbków, ale ja tu wojnę prowadzę. Holly? Psia kość! Jeśli mam cię odzyskać, muszę cię wyrwać z pola magnetycznego tego dziadka. Balon! Chcesz balonik? Tatuś ci kupi! Pan Lament pewnie by ci kupił tylko jeden balonik, lecz twój prawdziwy tata uważa, że zasługujesz na wszystkie. Chcesz nowego misia? Tatuś ci przyniesie! Pan Lament pewnie by ci kupił tego malutkiego. Prawdziwy tata idzie na całość. Fajnie, co? Twój prawdziwy tata może tak cały dzień, gdybyś chciała. Tata! Właśnie! Ja jestem tata! Brawo, Heniu, odzyskałeś ją. Tak, jestem tata! Moja córunia! Tata! Łamiesz tacie serce! I nos! Przedłożyłem Dzyndzelę na córkę i teraz straciłem ją na zawsze! Skarbie! W porządku. Najważniejsze, że... Holly jest szczęśliwa i jeśli to oznacza spędzanie czasu z naszym sąsiadem zamiast ze mną, to muszę to zaakceptować. Halo, pan Lament? Zastanawiałem się, czy chciałby pan... Henryk, Harmidomski. Tak, zastanawiałem się, czy chciałby pan może wpaść do nas na kolację. Wiem, że Holly za panem tęskni. Tak, dobra, zrobię dla pana lasagne. Dobry wieczór. Wziąłem coś na wdęcia. Jestem gotów na wyżerkę. Oddaję sweter. Nie miałem czasu go wyprać. Ochoty zresztą też nie. Ojej, dziękuję. Holly, zobacz, kto przyszedł. Tata! Tak, wiem, że uważasz pana Lamenta za swego... Tata! Co? Ja? Jestem skołowany. Co jest grane? Tata! Skarbie, już rozumiem, co się stało. Pan Lament nosił twój ulubiony sweter. Dlatego Holly wołała na niego tata. A niech mnie gęś, masz rację. Co za ulga. Słyszał pan to? Ona wie, że jestem jej tatą. Czyż to nie wspaniałe? Ta, fajnie. Nie masz pan więcej pieprzu?
się! Pokonamy te koszmary! Ja! Spokojnie, Holuś, ja z tobą zostanę! Ogarniecie sami, co nie? Śmieci to nie moja broszka! To trzeba brać chemicznie! I tak poskramia się śmieci! Jednego mamy, jeszcze jeden! Nie! Ej, szefie! Zaraz słuch, ojca! Szarzam się kończy! No, zaraz, przecież to jak końcowa walka z zombie w mojej grze! O, a czy ten zombie był cuknący na czasami właściciel tandetnego biznesu? Nie, ale damy radę. Jeśli by go zajść z różnych stron, nie będzie miał dokąd uciec i go pokonamy. Niech spróbujemy! Ja też! Rozdzielamy się i na pozycję. Ja ściągnę jego uwagę. Hej ty! Twój ser jest zielony! Żądam zwrotu kasy! Żadnych zwrotów! Odwalajcie! Zaraz, on nie ma nietolerancji laktozy? Chodu! Wiem, że to sen, ale cuchnie jak na jawie! Ej, gdzieście się podzieli? Ten potwór jest za silny! Musimy porzucić misję! Tutaj jest zbyt niebezpiecznie! Wówczas koszmary Holi jeszcze się pogorszą! Ej, ja kuku wam! Przyciski powrotu! Włącz! Zaraz, a dlaczego Hala wciąż śpi? Wybaczcie, rodzeństwo! Naraziłam już życie jednej siostry! Waszego nie narażę! Muszę dokończyć to sama! Dla Holi! Holi! Przepraszam się! Zawiodłam! Ty piję! Siostra Hajusie! To kalmarowy miecz! To niesamowite! Od teraz obiecuję zero potwornych eksperymentów. A ja się nie boi! Zatem moja misja skończona. Pa, pa, Haju! Słodkich snów, Holuś. Udało się! Co tam się stało? Rozwaliłaś go? Nie, to ona. To Holuś, opowiedz mi wszystko, kochana. Holi, nie wolno się wspinać na parmezan. Holi, to bardzo, bardzo nieładnie. Uczyliśmy cię, że masz być grzeczna. Dobra, kto nauczył ją być, a nie grzeczną? Dobra, dobra. To moja sprawka. Zdolniacha z niej. Holi, jak się wydostałaś z końca? Jeść! Nie, nie, to nie pora na jedzonko, skarbie. Jest środek... Już! Co u licha się z nią dzieje? Zawsze była tą najsłodszą. Słyszeliśmy. Ładnie, mama. No wiecie co? Wybaczcie, kocham was. Już! Nie, Holi, teraz musisz spać, bo rano idziesz do przedszkola. Zaraz, zaraz, przedszkole. Może to tam nauczyła się brzydkich zachowań. To by miało sens. Może ma jakąś źle wychowaną koleżankę?
Dobra, jutro z samego rana wbijamy tam się dowiedzieć, kto nam psuje naszą słodką Hollusię. Jeść, jeść, jeść! To nie przejdzie. O, jak nas zobaczy, to się kapnie, że coś jest nie halo. Musimy to sposobem. Wow, profeska! No i wydało się, kto jest niegrzeczny. Ania zła. Po sprawie. Honiu, zasłużyłaś dziecko na przerwę. Holly, Jaruś, proszę odłożyć stoczki. Jaruś, też jesteś zły? Jeden mały domek dla tylu lalek nie wystarczy. Holly, Eliasz, nie do tego służy taśma. Eliasz też jest zły? No nie do wiary. Jest gorzej niż sądziliśmy. Ania, Jaruś, Eliasz, Frycek, Max, Malwin, słodkie imię, Julcio, Tusia, Silenka. Każde dziecko w tym przedszkolu ma na nią zły wpływ. Holly, nie rzucaj patelniami! Poczekaj, co? Będzie trzeba zacząć nosić kaski. A co, jeśli zostanie taką na zawsze? Łagam, mam dość tego kasku. Nie widziałem własnych włosów od 15 lat. Moje włosy! Skarbie, nakręcasz się. Wciąż możemy uratować Holly. Musi tylko spędzać czas z innymi dziećmi. Milszymi dziećmi. Takimi jak nasze? Ależ skąd? Słyszymy was, mamuś. To nie było miłe. Cześć, Holly. Mamy dla ciebie kolegę do zabaw. Witam, panno Holly. Nazywam się Alwin. I zrobiłem twoje ulubione kanapki z parmezanem. Możesz odejść, kot. Czasem pomaga mi w kuchni. Alwin jest bardzo grzecznym chłopcem, więc no wiesz, rób to samo, co on. Czy panienka zechce pobawić się klockami? Co się stało? Zawrót głowy, Styki. Przegrane. Panna Holly jest bardzo niegrzeczna. Dobrze się bawi. Holly, cała wystarczy dla wszystkich. Bądź to błąd, dziewczynko. Jesteś jak stołowy potwór. Co w ciebie wstąpiło, Holly? Heniu, wiem, dlaczego się tak zachowuje. To przez ser. Nadmiar sera może, wiesz, przytkać rury. A, no przecież. A gdy się tak dzieje, człowiek jest marudny. Wiem, co musimy zrobić. Otrębowe mafiny z potrójnym błonnikiem powinny pomóc. Z biurkami czekolady nie jestem potworem. Lepiej ci, skarbeczku. Dużo lepiej. Ale jak to zapomniałeś mi coś kupić? Cóż, chyba lepszy rydz niż nic. Nie do wiary, że w Wigilię w Burger Bece jest taka kolejka. Jak się masz, mój ponczusiu? Witaj w klubie, zapomniałem zrobić świąteczne zakupy. Ustaliłyśmy z siostrą, że nie dajemy sobie prezentów, a tu poczta pantoflowa donosi, że Stenia mi pokrowiec na wóz szydełkuje. O... Kartę podarunkową poproszę. Sorki, już wyszły. No... No trudno. W takim razie zestaw Burger Becky? Przewiązałbym go kardą. Przykro mi, burgery też wyprzedane. Ale możesz zrobić kokardę z opakowań. Jakim cudem wyprze... O... Hej, te, Harmi Domski. Kornel? Być może mógłbym ci pomóc. Byłem w Burger Becky podsłuchiwać rozmowy. Dość upiorny sposób spędzania Wigilii. Te, chcesz superancki prezent czy nie? Ach, dajesz, słucham. I stary, pracuj w oczyszczalni. Trudno uwierzyć, co ludzie potrafią spuścić w kibelku. Przepiękne! Moja siostra...
O, nie wątpię. Lecz najpierw, Harmidomski, pomów mu o zapłacie. Oddam ci całą moją forsę. 20? Musiałbyś mi dać znacznie więcej. A masz coś jeszcze? Wygrałeś. No to chodź. Proszę, weź to. Plecak twardziela? Szal, będę miał dwa. Ale wszyscy jesteśmy z klasą. Tak, domowe boisko. I to mi było potrzebne. Oh! Brawo! Wielkie dzięki, Honiu! Przepraszam, nie wytrzymałem i otworzyłem już w nocy. Kilku, czy mamy zacząć chować prezenty? Dzięki, Harma. Dokładnie to, co chciałem dostać. Hola, ty otwórz swój. Ojej, Hiruś! To najpiękniejsze w świecie kolczyki! Są tak śliczne, że nawet nie przeszkadza mi ich dziwny zapach. Musiały kosztować krocie. No, ale były tego warte. A! Ha? Co? Wspaniałe! Dzięki, Holuś. Przepiękne. Wesołych świąt, Hejcio. Prześlicznie, Holi, ale Hola ich potrzebuje. Szminki też. I perfum. Super, zatrzymaj tak. Hola, hola. Soki, to moja młodsza siostra. I nie ruszajcie się. To najsłodsza rzecz, jaką w życiu widziałam. Czy wy dwie pracujecie w duecie? Bo szykują się poważne projekty i zatrudniłabym was razem. Ja to jestem, proszę pani, typową solistką. Hej, Haniu, pożyczysz mi telefon, jak już dojedziemy? Chciałabym nagrać, mój występ, żeby, no wiesz, poćwiczyć. Właśnie tak, Holi. Pokaż, na co cię stać. Holu, popilnujesz Holi? Zgłoszę sędziom, że obie finalistki już dotarły. Pozwól, że cię wyręczę. Ty zostań i pomóż Holi się wyszykować. Zaraz wracam. Najważniejszym kryterium... Witam, szanowne jury. Przyszłam poinformować, że obie z Holi jesteśmy gotowe na finał. Upsi! O, prawie zapomniałam. Zanim moja siostra stanie do castingu, proszę sobie zerknąć na jej demo na pendrive. Może się wydać, jakby to ująć, nie tak słodka. To pa! Powodzenia, Holi. Niech fajniejsza siostra wygra. Nie teraz, Holi, nakładam bronzer. Czekaj, co tu jest? Holi, a ja kocham. Że to my? Czekaj, ty nigdy ze mną nie rywalizowałaś. Ty tylko chciałaś się razem bawić, prawda? Harmidomska! Zostajesz zdyskwalifikowana! Jakoś to przeżyję. Gratulacje, Holi. Oficjalnie ogłaszam cię najsłodszym dzieckiem naszego sklepu. Holu, czyżbyś odpuściła sobie ten konkurs? Nie, wygrała fajniejsza siostra. Poza tym, dzięki temu mam nową robotę. Pani reżyser słyszała, jak załatwiłam tamtą jurorkę i mam rolę, do której jestem wprost idealna. Reklama klubu karate. Ujęcie pierwsze. Oczywiście, ty nie masz jeszcze swoich zajęć. Jesteś jak nieuformowana glina. Gdybyś trafiła w moje ręce,
To już moja w tym głowa, żebyś pokochała to, co ja kocham! Serwus, szwagier, co ma dwa kciuki i marzy o tym, żeby spotkać się z super kumplem? To ja! Wybacz, Cezar, ale właśnie załatwiam tu coś ważnego. Przerabiam to dziecko. Co takiego ważnego? Co jest ważniejsze niż spotkanie z tym tu? No popatrz, zostaliśmy sami. Będziemy się przesałowo bawić. Scholi? Oto przedmioty, dzięki którym życie ma sens. Patyk! Nie. Nie o tym mówię. Mówię o tym. Łetwy w kosmosie. Oto wielka podwodna międzygalaktyczna przygoda. Ziu. Weź popatrz. Prawdziwy model replika promu kosmicznego. Sklejony przez twojego braca. O, chcesz dotknąć? Proszę, trzymaj. Piu. Bardzo dobrze. Piu. Dziecinko, musisz być trochę ostrożnie. Piu. Nic nie szkodzi. Od dawna miałem ochotę ponownie go skleić. Kolekcjonowanie monet to bardzo rozwijające hobby. Zbiera się pieniążki z najróżniejszych krajów, a potem godzinami układa się je w porządku geograficznym i po nominałach. Podoba ci się, Jenik? Naturalnie! Holly? Jeny, dzięki. A to jest moja najulubieńsza kanapka z masłem orzechowym i kapustą kiszoną. Ty jeszcze nie gryziesz, więc... Dostaniesz koktajl! Opa! Zdrówko! A teraz, kochana, poznaj świetnego superbohatera, łebskiego asa. To jest karuzela z łebskim asem, którą zrobiłem dla ciebie. Obserwuj karuzelę. Pokochasz łebskiego asa. Pokochasz łebskiego asa. Zuch, dziewczyna! To moja wina. Trzeba było przed karuzelą nie jeść tej kanapki. Woohoo! Będziesz szałowo! Pokażę ci wszystkie swoje ulubione miejsca! O co tu chodzi? Obserwuję ich od paru godzin i nadal nie dostrzegam, co takiego ma Holly, czego mnie brak. Chodźcie, kciuki, dowiemy się! I o to chodzi, mała! Sklep Hobby. Kiosk. Ręce do góry. Chodź, może znajdziemy ci białą perukę. No już, szybciutko. Niesamowiaste, z tobą jest najlepiej. Kocyk! Coś ty, przecież go nie potrzebujesz. Nie wząb nie czaje, o co kaman z tym niemowlakiem. Ale jak widać, Hirka to kręci. Ej, ja tutaj filozuję! Co tu się dzieje? Wy nigdy nie chcecie robić tego, co lubię, więc wprowadziłem w temat Holly. Nie będę was prosił, każdy na tym korzysta. Dobra, każdy z nas chce przerobić Holly na miniaturkę siebie. Na moje oko rozwiązanie jest tylko jedno. Niech mała sama wybierze. Wolisz się spotykać z dziećmi? To jestem gotów. Patrzcie, mała do mnie idzie. Ta jasne, do mnie. Do mnie. Do mnie. Wybrała czarka? Mam z tobą do pogadania, złodziejko przyjaciół. Jesteś... przesłodką istotką. Rozumiem już, czemu Hirek za tobą lata. Czarek, dlaczego włożyłeś sobie pieluchę? Zamieniłeś mnie na Holly, więc myślałem, że tylko w ten sposób cię odzyskam. Nigdy bym cię nie zamienił, jesteśmy super kumplami. Kacyk! Jej kocyk! No jasne! Wszystko już rozumiem. Nie przerobimy Holly. Możemy próbować, ale ona i tak wybierze to, czego chce. Poza tym, ja przecież mam już kogoś, kto dzieli ze mną moje pasje. Prawda, panie Cezary, idziemy gdzieś? Wybacz, szwagier, my mamy inne plany. Holly potrzebuje nocnika. Dziękuję. Alarm. Panie nocniku, ale...
Wygaszanie systemu. Ciemność. Holly, w domciu na zawsze! Holly, skarbie, musimy pomówić. Wiemy, że korzystasz z nocniczka. Nie. Patrz! Holly, spokojnie. Wiemy, że żłobek to wielka zmiana, więc mamusia z tatusiem zdecydowali, że zostaniesz. Nie szkodzi, że nie jesteś gotowa na żłobek. Wiary, że muszę wracać do liceum. W żłobku było malowanie palcami, drzemka, trampolina. Malowanie? Trampolina? I to taka super sprężysta. Och, ale było fajnie. Czerwoszkoły! Nie wiem, jak to się stało, ale wchodzę w to. Ja też. Wreszcie mamy dom. Ona ma kluczyki! To koniec! Łebski Asie i Jednooki Jacku! Przeciwnie, Willy Dzika Karto! Mam tu jeszcze parę asów w rękawie! Dziewczyny, chyba trzeba rozdać tu parę ciosów! Super Talia! Bracie! Bierz niemowlaka, a ja królewnę! Przepraszam, jestem królową! Królowa Karo! Dwójka!